Taką rzeczą dla mnie absolutnie najważniejszą i wielką ambicją zarazem jest doprowadzenie do tego, żeby podniósł się codzienny poziom życia, codzienny poziom życia Polaków. To jest moim zdaniem jedyna droga do tego, żeby też w Polsce zatrzymać młodych ludzi, żeby przestali wyjeżdżać za granicę. Jeżeli my poziomem życia zbliżymy się do krajów Zachodniej Europy, nie będzie potrzeby wyjeżdżać, nie będzie konieczności wyjeżdżać. Swoje ambicje, i te zawodowe, i te życiowe, w sensie poziomu życia, w sensie tego, co można sobie kupić, pojechać gdzie można na wakacje, te ambicje będzie można zrealizować w naszym kraju. I to jest dzisiaj niezwykle potrzebne. To są także moje zobowiązania wyborcze, i tak jak mówiłem wczoraj i już wcześniej. Także w swoim wystąpieniu inauguracyjnym zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby ich dopełnić. Po pięciu latach znowu mnie Państwo ocenicie, podsumujecie moją pracę, podsumujecie to, jakim byłem prezydentem, czy spełniłem pokładane we mnie nadzieje, czy nie. Ale w sensie społecznym mam ogromne pragnienie także tego, że. Żeby udało nam się zrealizować bo to, to już tego to absolutnie prezydent sam jeden nie zrobi żeby nam się udało zrealizować ten wielki może nie tyle plan co powiedziałbym raczej tą wielką wizję odtworzenia w Polsce wspólnoty wspólnoty której nam dzisiaj bardzo brakuje społecznej żebyśmy Zaczęli ze sobą rozmawiać, i żeby w każdym przypadku ze słów, z tonów, jakie mówimy do siebie nawzajem, emanował szacunek. Myślę, że szacunek to absolutna podstawa, życzliwość to już coś więcej. Ale do tego, żeby odtwarzała się wspólnota, szacunek spokojnie wystarczy. Ten zwykły międzyludzki, między sąsiedki, Mam nadzieję i będę ze swojej strony czynił co w mojej mocy żeby to się przede wszystkim zaczęło od polityków. Mówiłem to w Sejmie, mówiłem to później. To politycy muszą odbudować szacunek obywateli do siebie i szacunek obywateli do polityki w ogóle. To jest wielkie zadanie, bo jeżeli pytamy się, jak to się dzieje, że w Polsce frekwencja wyborcza jest tak niska, że w krajach na zachodzie Europy znacznie więcej ludzi w tych procesach demokratycznych bezpośrednio osobiście uczestniczy to ja myślę że ogromna część przyczyny tego złego zjawiska to jest właśnie to że ludzie nie wierzą politykom nie ufają im a w związku z tym przekładają to także na to że co ja tam będę szedł do wyborów oni i tak zrobią co chcą oszukają nie dopełnią zobowiązań, a ja będę miał tylko poczucie beznadziei i braku wpływu na otaczającą mnie rzeczywistość. Otóż, proszę Państwa, ja wiem, że to są w tej chwili tylko słowa, ale chcę mocno powiedzieć: tak nie jest. Tak nie jest i mam nadzieję, że w najbliższe lata będą latami udowadniania tego przez klasę polityczną, że można jednak mieć zaufanie do polityków. Że politycy nie rzucają słów na wiatr tylko po to, żeby zdobyć mandat, tylko po to, żeby zdobyć władzę, ale że polityka to jest dla nich rozsądna troska o dobro wspólne. Dobro wspólne nie w znaczeniu partii politycznej, tylko dobro wspólne w znaczeniu polskiego społeczeństwa. Mam nadzieję, że także tutaj w Suchej odczujecie powoli tą poprawę. Dlatego tak mocno mówię: powoli. Bo chciałbym, żebyśmy sobie wszyscy zdawali sprawę z tego, że wszystkiego od razu naprawić się nie da. Być może, że niektóre procesy, daj Boże, że niektóre procesy przez te pięć lat zostaną choćby zapoczątkowane, po to, żeby się nadal mogły toczyć, ale chciałbym, żeby zostały opracowane strategie, według których będziemy mogli potem postępować. Te strategie, mam nadzieję, Zostaną opracowane przez Narodową Radę Rozwoju, którą powołam. Liczę na to, że zgromadzę w niej najlepszych ekspertów, wizjonerów, którzy umieją przedstawić właśnie dobrą wizję rozwoju Polski na przyszłość, na najbliższe dziesięciolecia w najważniejszych dziedzinach, zwłaszcza tych, które dzisiaj wymagają naprawy. Na pewno do Was wrócę jeszcze nie raz. Tak, jak bywałem w Suchej dosyć często dotychczas. Wiele, wiele, wiele razy, zanim sam wszedłem do świata polityki, kilka razy, także później przez ostatnie lata. Ale te lasy wokół Suchej to lasy mojego harcerskiego dzieciństwa. I bardzo lubię te tereny. Dziękuję.